Cześć, tu TNT Super Twiz. Dzisiaj jest drugi odcinek z gier internetowych. Dzisiaj pogramy sobie w Cleverbota i chociaż nie jest to taka gra internetowa, bo Cleverbot przecież to nie jest taka gra, że coś się robi, ale powiedzmy sobie, że no to jest taka gra, w którą można sobie pograć. Pierwsze pytanie. No, pierwsza rzecz, którą zada Tosia, będziemy po kolei zadawać. Tak, to będzie, no to nie będzie raczej pytanie, tylko takie hej. Hej, no, hej. Dobra, zobaczymy, co powie. Nie odpowiada na razie. Co robisz? I teraz... To ja mu napiszę. Co robisz? Powiedzmy w Cleverbot może. Na gryfam odcinek. To będzie jako jedna osoba my będziemy. Czego? Cleverbota. To dziwne, good name, czyli... Może odpiszę ja, yes. Zacznijmy pisać może po polsku. No, żeby mogli... dobrze. Polska. Czemu? Z dużej litery napiszmy jednak i on jakieś błędy czasami pisze, ale napiszmy z dużej litery. Nie. Polska. Dobra, jedziemy. Co? Dobra. Nie znam. Nie, przepraszam. Takiej. Takiej gry. Może wykrzykniki damy, żeby rozumiał, że my nie znamy takich gier. Dobra. Dalej. A jaką znasz, no? No powiedzmy, że na przykład Minecrafta. On na pewno ją zna. Dobra. Minecraft. Czyli Minecraft is my favorite game, czyli to jego ulubiona gra. Lepiej nie piszmy po angielsku, bo on będzie potem odpowiadał nam po angielsku. Moja też. Moja też napiszmy. Niebo moja Call of Duty, czyli taka gra. No dobra, teraz ty odpowiadasz, Tomek. Dobrze, no to zadajmy mu pytanie. Czy ma kanał na YouTube? Na... Ja... Nie. Spać ją się pisze. Tak się chyba pisze, nie? Ciasteczkowy potwór! O no, Jezu! Może sobie, czekajcie. Może sobie wejdziemy. Nie, chyba nie, bo on, dobra. Ciasteczkowy potwór jest taki z bajki. No dobra, czyli... fajnie. Wejdziemy sobie, wejdziemy. Możecie też wejść. Ale tylko nie wiem, czy to jest prawdziwe. Bez spaci oczywiście. Wejdę, bo my jesteśmy jako jedna osoba, dobra. No fajnie, dobra. Teraz ty odpisujesz? Powiedzmy sobie, że... No na przykład... co lubisz? To może. Znak zapytania by był potrzebny. Oczywiście to nie są z prawdziwymi osobami, jakby ktoś nie wiedział. To jest no, to ale... robot i... Malować, a ty co lubisz robić? Dobra. Lubię
grać. Ciekawe, on kiedy zapyta się na przykład, co nie jest dziewczyną, to jest taki głupi robot, że on powie, bot to znaczy, że on powie tak, a potem powie, że jest chłopakiem i taki jest duży. No napiszmy może, a może zapytajmy mu się, to będzie chyba pytanie całego odcinka, czy jest botem? O. Czy? Ale znak zapytania jest. Bot. Bo. Tym. I dajmy kilka znaków zapytania. No. Tak. Tak, jeśli to lubisz. Nie ma to sens. Dobrze, no to zapytajmy mu się. Ostatnią rzecz? Może ostatni. Nie wiem, może jeszcze się o coś zapytamy. Czyli. No niech coś mi przyjdzie do głowy. Masz prawo jazdy? Masz. Zobaczymy, czy boty mają prawo jazdy. Masz prawo jazdy? To się pisze razem? Nie pisze się razem. Dobrze, też będziemy jazdy, kończyć. Tylko zapytajmy mu się, bo jestem ciekawa, czy boty mają prawo jazdy. Tak. Tak mam bez dachu auto. To mają. Czyli masz kabriolet. Masz kabriolet. Kabriolet. Dobrze, to już będzie koniec odcinka przez. Nie kocham cię. Co to jest? Za bot. No to pa. No to pa. To już chyba będzie koniec odcinka. Zobaczymy, co nam odpowie. No, dlatego on też chyba powiedział nam pa. No to cześć. Nie. Pa, jesteś żałosny. Dobra, no to chyba był koniec odcinka. I mam nadzieję, że Clever Bot wam się spodobał. No, że wam się spodobał i piszcie w komentarzach, czy chcecie drugi odcinek z Clever Bota z gier internetowych, gdzie będzie znowu Clever Bot. Ale to jest ja z takimi innymi grami, to może zagramy w jakąś inną grę. Mam nadzieję, że wam się Clever Bot spodobał, bo nam się spodobał i ta rozmowa była taka przeciętna. Są też złe rozmowy i dobre rozmowy. Ta była przeciętna, bo było dużo pytań i na szczęście nie było pytań typu gdzie mieszkasz, jak się nazywasz, czy jakie masz dane osobiste. No ale to oczywiście to jest bot i by nie pytał się chyba tak. No, nie wiadomo. No to pa.